Na pewno temat zadłużania samorządów i możliwości restrukturyzacji tego zadłużenia albo ograniczenia tego zadłużenia nie jest aż tak nośny społecznie jak temat otwartych funduszy emerytalnych, gdzie podjęto decyzję o sięganiu do oszczędności kilkunastu milionów Polaków, bezpośrednio jakby zabierając oszczędności na emeryturę do łatania dziury budżetowej. Natomiast minister finansów oczywiście widzi tutaj galopujące zadłużanie się samorządów, bo muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 3 lat samorządy średniorocznie, realizując różnego rodzaju inwestycje, w tym inwestycje z udziałem środków unijnych, potrzebowały kapitału na poziomie około 10 miliardów rocznie. Istotnie w relacji do całego zadłużenia finansów publicznych w Polsce dług samorządów waha się w okolicach 5%. To jest na dzisiaj, według rocznika statystycznego, na koniec roku 2009 policzono, że to jest 39 miliardów 325 milionów złotych. Spodziewamy się, że na koniec roku 2010 to zadłużenie mogło wzrosnąć o jakieś 10-15 dalszych miliardów złotych. I tutaj minister, mając jakby w zapasie do tych konstytucyjnych 55% tylko kilkanaście miliardów złotych, no zdecydowanie musi się obawiać, bo przyrost tego zadłużenia jest porównywalny z tym, co chce zaoszczędzić, odbierając pieniądze emerytom na przyszłe emerytury. Czyli jakby roczny wzrost tego zadłużenia jest no istotny dla ministra. Natomiast rzeczywiście proporcja tego, czym dysponuje minister w budżecie państwa i w związku z zadłużaniem i finansowaniem deficytu całego państwa i jednostek okołobudżetowych państwa i relacja tej wielkości do tego, co generuje sektor publiczny pod tytułem samorząd, jest niewspółmierna, bo to istotnie jest tylko 5%, ale nominalnie, jak powiedziałem, rok do roku to jest jednak bardzo widoczna w tej chwili pozycja. Oczywiście powstaje dyskusja, czy minister finansów ma prawo ograniczyć samorządy do tego stopnia, jak planuje to zrobić. Bo jeżeli tak, to po pierwsze, czy pokazuje wyliczenie, że Polska może sięgnąć po całość środków unijnych wynikających z programu akcesyjnego, czy nie? Ja zadawałem ostatnio takie pytanie na Komisji Finansów i nie było jasnej odpowiedzi, to znaczy, że w tym zakresie rząd nie ma przemyśleń. Bo zadałem proste pytanie, czy my jesteśmy w stanie alokować pieniądze wynikające z programu akcesyjnego Unii Europejskiej, te około 280 miliardów złotych, czy też przy takim dużym zadłużeniu finansów publicznych należałoby rozważyć możliwość przesunięcia tej alokacji do sektora komercyjnego, tak żeby nie zadłużać sektora publicznego. Nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie, rząd nie chce się do tego przyznać, jakby na razie cały czas szuka takiej ścieżki. Za wszelką cenę, nawet idąc na wojnę, na konflikt z 15 milionami uczestników otwartych funduszy emerytalnych, że jakby wykorzysta te pieniądze w tym trybie, który wcześniej został zaplanowany. Musimy się odwołać przy tej dyskusji do struktury długów samorządów, pan już po części o tym mówił. One naprawdę nie wynoszą się z rozdawnictwa jednostek samorządu terytorialnego. Wynikają z tego, że Polska ma do wdrożenia bardzo dużo programów unijnych i te samorządy tak naprawdę zadłużając się, korzystając z nich, nie mają tak wielkich wpływów, żeby je wykorzystać. Czy ta reguła wydatkowa szykowana przez rząd może tak naprawdę położyć kres inwestowaniu samorządów wraz z środkami unijnymi? Niewątpliwie tak. Wiele samorządów, posługując się nową definicją długu publicznego zapisaną w ustawie o finansach publicznych, jak i planowanymi rozporządzeniami ministra finansów, nie będzie mogło w ogóle sięgać po środki na udział własny do realizowanych projektów, na które już poniesiono duże nakłady i w kierunku których no, wykonano ogromną pracę przygotowania tych projektów, prace projektowe, związane również z wydawaniem decyzji administracyjnych, z całą analityką. No, to są działania, które naprawdę trudno byłoby zatrzymać i byłoby wysoce niegospodarne zatrzymywanie tych działań. Jeszcze dalej przechodząc do tych długów. Wiadomo, że te kredyty to w większości są kredyty komercyjne i z różnego rodzaju pożyczki. Kredyty komercyjne, jak wiemy, kosztują samorządy. Pan ma pewien pomysł, w jaki sposób można te kredyty komercyjne ograniczyć i jak ograniczyć ich koszty?
chciałem zwrócić uwagę w dyskusji publicznej na pewien znamienity fakt. Mianowicie, jeśli chodzi o osoby fizyczne, to od lat, co najmniej jeśli ja dobrze pamiętam, od lat 8, zastosowano taką możliwość konsolidacji zadłużenia. Czyli jeżeli osoba spłacała kilka kredytów i traciła płynność finansową, to banki dopuszczały możliwość konsolidacji tego kredytu, czyli zamiast na przykład 8 linii kredytowych, taki klient otrzymywał jedną linię kredytową, wtedy miał większą sumę i do spłaty, znaczy miał wtedy jakby w jednym produkcie do spłaty większą sumę niż w cząstkowych, powiedzmy 8 kredytach mniejsze sumy i to pozwalało bankom na dawanie lepszych warunków. W ten sposób obniżał koszt obsługi, jeśli chodzi o odsetki, ale przy okazji restrukturyzowano jego zadłużenie w ten sposób, że wydłużano okres kredytowania. I teraz poprzez analogię należałoby taki produkt skierować do sektora jednostek samorządu terytorialnego. Na dzisiaj on w ogóle nie jest uczęszczany. Ja dopominam się tego, żeby podjąć dyskusję na ten temat, podjąć procedowanie i rozpocząć udzielanie kredytów konsolidacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Wiele z samorządów po ostatnich wyborach, kiedy konstruowało budżety, zauważyło, że tak naprawdę na inwestycje nie zostają im już prawie żadne pieniądze. Te pieniądze często miały naprawdę symboliczny charakter. Dopiero renegocjacja warunków spłaty zobowiązań pozwoli im na to, żeby jednak mogły sięgać po środki unijne, mając udział środków własnych. Czyli na zasadzie pełnej analogii. Renegocjować umowę, spłacać teraz swoje zobowiązania wynikające z kilku umów jedną nową umową kredytową, zawartą oczywiście w przetargu, w moim przekonaniu na dużo lepsze warunki cenowe, bo proszę zwrócić uwagę, że lwia część zadłużenia samorządów powstała już po kryzysie na rynkach finansowych, czyli po 2008 roku, kiedy to mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli do tamtej pory banki pożyczały samorządom pieniądze na stawkę WIBOR plus 0,2 i WIBOR plus 0,5 na przykład, to po kryzysie na rynkach finansowych nawet samorządy, jeżeli aplikowały o kredyt, to otrzymywały warunki na poziomie WIBOR plus 2,5% marży. To mniej więcej powoduje taką sytuację, że jeśli nie będziemy renegocjować tych umów z bankami, to sektor publiczny zapłaci za te pieniądze pożyczane w kryzysie więcej, według moich szacunków, o ponad 0,5 miliarda złotych, licząc w okresie do końca spłaty tychże zaciągniętych zobowiązań. Zaś w sytuacji, gdybyśmy je restrukturyzowali, to tutaj można byłoby uzyskać znaczne oszczędności. Ja myślę, że im wcześniej ten proces zostanie uruchomiony, tym lepiej i uważam, że powinno iść pewne przyzwolenie i zachęta ze strony ministra finansów do takich działań. Wydaje mi się, że minister finansów za bardzo koncentruje się na takich działaniach doraźnych, które mogą być spektakularne. Szuka wielkich pozycji, typu kilkanaście miliardów złotych, ale nie daje odpowiedzi na to, jak wykorzystać wszystkie środki z Unii Europejskiej, jak nie zakłócać tego harmonogramu, który samorządy mają i jak nie przerwać im realizacji tych inwestycji, które zaplanowali od kilku lat i które już jakby są rozpoczęte albo co do których powinny być natychmiast już rozpisane przetargi. Uważam, że ta troska powinna dotyczyć właśnie również tego segmentu, dlatego że tu jest bardzo proste rozwiązanie, w konsekwencji korzystne również dla banków, bo jeżeli uporządkują te relacje z samorządami w zakresie właśnie tych finansowania tych długów, to będą mogły alokować kolejne kredyty i w żaden sposób nie odbędzie się to ze stratą dla nich. No ale musimy spytać, czy jednak banki pójdą na takie właśnie rozwiązanie, na ograniczanie swego rodzaju liczby kredytów, które mają samorządy. Jakie jeszcze inne plusy dla banków mogłyby wynikać z tego, że zgodzą się na to, żeby konsolidować kredyty jednostek samorządów terytorialnego? Te kredyty idą, przypomnijmy, w miliony złotych. To są troszeczkę inne sytuacje niż w przypadku kredytów konsumenckich. Ogółem te kredyty idą nawet w miliardy złotych. Tutaj trzeba przyznać, że samorządy skorzystały z finansowania kredytowego na poziomie około 35 miliardów do tej pory i przyrost tej pozycji wynosi około 10 miliardów rocznie. Natomiast istotnie, tak jak pan powiedział, w skali jednego samorządu, w skali
samorządu gminnego czy miejskiego, mam tutaj na myśli miasta do 30 tysięcy mieszkańców, czy gminy do 25 tysięcy mieszkańców, te zadłużenia sięgają kilkunastu milionów złotych, ale czasami też kilkudziesięciu milionów złotych, ale na ogół niewiele więcej. Natomiast pan pyta o to, czy banki będą zainteresowane i jakie korzyści miałyby mieć z tego. No po pierwsze, moim zdaniem nastąpi wydłużenie okresu do spłaty i te korzyści odsetkowe, które dzisiaj no, płyną dla banków od zawartych już umów kredytowych na tych warunkach po kryzysie finansowym, zostaną zrekompensowane poprzez to, że jednostki samorządu terytorialnego będą w dużo dłuższym terminie korzystać z ich produktów kredytowych. I w ten sposób, rezygnując jakby z tych doraźnych wpływów, banki uzyskają bardzo stabilne, dobre pozycje kredytowe w długim terminie. Na koniec proste pytanie, jednoznacznie najważniejsze w całej tej procedurze. Ile da się na tym oszczędzić? Ile da się na tym oszczędzić w świetle polskiego budżetu, polskiego długu publicznego? Ile on może być mniejszy? A z drugiej strony, ile pojedynczy samorząd małej gminy, ale też wielkiego miasta takiego jak Warszawa może oszczędzić na takim procederze? Wszystko zależy od skali kredytów, które przeksięguje w tym trybie i rozpisze nowe przetargi, prawda? Natomiast ja szacuję osobiście, że w skali takiego średniego samorządu mogą to być oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie. Na inwestycje na przykład. Na przykład na inwestycje albo na udział środków własnych do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Natomiast w skali kraju w okresie jednego roku te oszczędności mogłyby moim zdaniem przynieść ponad 200 milionów złotych, a w okresie do końca spłaty tych kredytów, o których mówimy, na pewno ponad pół miliarda złotych. Mówimy o dużych pieniądzach. Minister Rostowski wciąż szuka lekarstwa na swoją dziurę budżetową. Panie ministrze, polecamy program Porozmawiajmy o gospodarce. Naszym dzisiejszym gościem był pan poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć sukcesów i zapraszam za tydzień do programu Porozmawiajmy o gospodarce w portalu mypis.pl. Dziękujemy bardzo.